Dzień dobry panowie. Nazywam się Mateusz i jestem administratorem wikipatriarchat.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku sprawach. O najważniejsze, o spotkaniu. Spotkanie jest już za tydzień, 11 grudnia 2021 roku. To już za tydzień i jest tak, ponieważ tak mi zaznaczyliście w ankiecie. chcieliście, tak zaznaczyliście, żeby to było bardzo szybko. Cóż, ja rozumiem, że może być przez to, Troszeczkę mniejsza frekwencja, bo ktoś nie przyjdzie, bo ktoś się nie umówił. Ja to rozumiem. No to oczywiście szkoda, jak nie, nie będziecie. Ja się przygotowuję na podobną liczbę ludzi, co było wcześniej. Jak będzie podobna ilość, będzie w 100% ok. Powiem wam od razu, że tutaj teraz, tutaj teraz wyświetlą się wszystkie terminy na przyszły rok, jakie będziemy mieli. No, może do wakacji, tak żeby już teraz można było zaplanować, kiedy się spotkamy. Co do naszego nadchodzącego spotkania. Najważniejsze w nim będzie to, tak jak wcześniej mieliśmy tylko sobie porozmawiać to teraz będziemy mieli dodatkowo część sportową. Ja słyszę od Was leciutko trochę obaw, że się obawiacie trochę części sportowej, trochę nie chcecie, trochę się martwicie, panowie. Ja to rozumiem, ale jesteśmy w swoim gronie. Niektórzy z nas są teraz w dobrej formie, niektórzy gorzej. Wszyscy wiemy, znamy swoje własne ciała i też wiemy, jak to jest być albo nie w kondycji, albo mieć brzuszek, albo, no, albo cokolwiek. Jesteśmy w swoim gronie i musimy troszeczkę nauczyć się sobie ufać. Więc przyjdźcie, proszę, nie bójcie się przyjść, pomimo tego, że obawiacie się, że będziecie odstawać od reszty. Nie będziecie. To będą takie zadania grupowe, gdzie nieważna będzie siła, nieważna będzie kondycja. Wystarczy po prostu, że będziecie i jestem pewien, że każdy będzie mógł. W tych zajęciach uczestniczyć. Naprawdę. Zapraszam wszystkich. Bardzo was proszę przyjść. Tylko uwaga. Weźcie podwójny strój. Weźcie coś bardzo ciepłego. Weźcie ciepłe spodnie dresowe. Weźcie pod to jakieś kalesony, jakieś rajtuzy, cokolwiek. Bo niestety na sali będzie zimno. Jest zima, a tam nie ma za bardzo ogrzewania. Dodatkowo zapraszam was na dwunastą na spotkanie. Trochę sala będzie później, nie będzie od 10 jak wcześniej, jest od 12. I uwaga, drugi haczyk, o 14 tym razem zaczynamy. Zaczynamy troszeczkę wcześniej o godzinę. O 15 wcześniej zaczynaliśmy, co było bardzo fajnie i wszyscy przyszli punktualnie. To mi się bardzo podoba. Chciałbym teraz trochę ten czas skrócić, tak żebyśmy w przyszłości już mogli się na dłużej spotykać w pełnym gronie. Więc będzie spotkanie. Od 14, też nadal do 20. Wiecie, będziemy się uczyć tego, jak długo to powinno być spotkanie. Jak ktoś chce wyjść wcześniej, nie ma najmniejszego problemu, ale zapraszam na tą 14 oficjalnie. Po sporcie będziemy mieli znowu pogadankę, aby każdy mógł się wypowiedzieć w rozmowie. To dostanie każdy ode mnie taką specjalną karteczkę. I na tej, dzięki tej karteczce, to będzie taka mała waluta. Dostanie po dwie i każda z nich to jest 30 sekund mówienia bez przerwy po to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, każdy mógł wstać, bo wiecie, nas tam dużo będzie, więc to musi być 30 sekund. Dlatego gorąco Was zapraszam, miejsce to samo, co wcześniej, wszystkie szczegóły będą na grupie, więc zapraszam na naszą grupę facebookową. Dobra, druga sprawa to jest wyjazd w Bieszczady. Ja właśnie wracam z mini wakacji w Bieszczadach, właśnie obok tego miejsca, gdzie będzie, mam nadzieję, to spotkanie. Na razie jest ono tylko w planach. To będzie w maju, w czasie długiego weekendu majowego, czyli za pół roku, więc mamy jeszcze na to czas. Ale już teraz, jeżeli ktoś z Was jest tym zainteresowany, zapiszcie sobie w kalendarzu. Już warto teraz sobie zacząć przygotowywać namiot, śpiwór, narzędzia do survivalu, może jakąś piłę albo siekierkę, jakiś kilo, jak macie, blaszane wiadro, linę. I co tam jeszcze sobie wymyślicie? jeżeli to będzie w tym miejscu, gdzie planuję, żeby to było. Obok jest bardzo fajna rzeczka, ja znam taką bardzo fajną okolicę w Bieszczadach, gdzie naprawdę jest, nie ma ludzi, jest fajna przyroda. Obok jest rzeczka, obok jest las, niedaleko też jest sklep, ale nie na tyle blisko, że go nawet nie widać. Zbudujemy tamę, zbudujemy jakąś małą osadę, będzie naprawdę fajnie. Też bardzo fajne jest to, ja też w tej ankiecie zrobiłem coś takiego, że na samym dole dałem pole, żebyście mogli coś napisać. I świetnie wyszło. Szkoda, że nie dałem tego w pierwszej ankiecie. Bardzo mi się rozpisaliście i teraz chciałbym to wszystko z Wami przeczytać. Niestety jestem zbyt drobny, aby uczestniczyć tak wymagających zajęciach sportowych. Ważę jedynie mało kilogramów. Nie, to nie jest wymówka. Zapraszam cię gorąco, znajdzie się dla Ciebie miejsce, znajdzie się dla Was wszystkich miejsce, naprawdę to są ćwiczenia po to, żebyśmy coś robili w grupie ki może robić każdy, przysiadę może robić każdy, to są zajęcia solowe, a tutaj jesteśmy wspólnie i wspólnie będziemy te zajęcia wykonywać. One są pomyślane tak, żeby każdy mógł je wykonać, one są pomyślane tak, że można je tylko robić w grupie. Raz mi już zaufaliście przy pierwszym spotkaniu. Mam nadzieję, że nie zawiodłem waszego zaufania. To no teraz znowu dajcie mi mały paluszek i zobaczycie, że mam ręki na pewno nie zawiodą. Czy na zajęciach sportowych może się odbyć turniej boksu. Jeżeli tak, to jak chęcią wystartuję? Nie będzie turnieju, ale weź rękawice. Ja wezmę swoje. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś swoje, to zapraszam. Na koniec zawsze wiecie: jedni mogą rozmawiać, a inni mogą się bawić inaczej. A to jest bardzo fajna sprawa. Do tutaj tego, co Pan napisał. Bardzo się cieszę, że Pan mi coś takiego napisał. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Nie przejmuj się, że nie musi być na grupie. Ja, tak jak mówię wszystkim, chciałbym, żeby dla każdego znalazło się miejsce. Od każdego według możliwości, dla każdego według jego zasług. Więc jeżeli ty będziesz tylko sympatykiem, będziesz sobie czytał, świetnie. Jeżeli coś ci się przyda z tego, co mówimy, cudownie, o to tu chodzi. A jeśli będziesz się chciał kiedyś zaangażować, zapraszam, nie ma najmniejszego problemu. Cieszę się, że możesz tu z nami być. W sprawie zajęć sportowych z majówką mogę pomóc, bo coś o tym wiem. Przypomnę się bliżej terminu. Yy, przypomnij mi się już nawet teraz, bardzo się proszę. Yy, ja nie wiem, yy, kto ty jesteś, to mi napisałeś. To była naprawdę tym razem anonimowa ankieta. Yy, bardzo cię proszę, skontaktuj się ze mną. Dobrze, panowie. To chyba na razie tyle, to tylko taki krótki filmik, żebyście znali datę spotkania i muszę Wam coś jeszcze powiedzieć, że czas zacząć myśleć o całym projekcie trochę poważniej. To już nie jest tak, że jesteśmy tylko grupą na Facebooku. Wy się przyszli, pokazaliście mi, daliście mi trochę pieniędzy, przekazaliście mi swoje dane, to już nie jest hop -siup. Muszę się Wam trochę przyznać i Wam powiedzieć, że Nadszedł czas, żebym ja to zaczął trochę poważniej traktować. To nie jest tak, że ja to lekceważę, ale to muszę zacząć powoli wchodzić na wyższe poziomy. I cały przyszły rok, od teraz jest końcówka roku, nie ma co teraz się rozpędzać, ale powiem Wam, że tak jak jest teraz rok 2021, to do końca 2022 już będziemy z towarzyszeniem. Już będziemy mieć własny, całkiem rozbudowany panel. Chcę, żebyście o tym myśleli jako takie mini zastępstwo Facebooka, jako taka kopia zapasowa. Chciałbym, żeby to był komunikator, taki nasz własny. Nasze własne trochę lepsze forum. Mapka, żeby tam była z wami, z uczestnikami. Nie chciałbym, żebyście Wy tego cały czas korzystali. To nie jest tak, że, że macie tam siedzieć zamiast na Facebooku czy coś tam. Nie. Ale wyobraźcie sobie, że pewnego dnia znika mój kanał na YouTubie i zni albo znika strona na Facebooku. Tak? To wszyscy są rozproszeni. A tutaj będziecie mieli własne konto na tym naszym panelu. Na naszej stronie patriarchat.pl i dzięki temu, jak coś się stanie, to zaraz się znowu zgadamy i wszystko jest ok. Nikt nam tego nie zabierze. Tak o tym myślimy. Nie jako jakiejś tam nowej konkurencji dla wielkich firm, tylko jako takim naszym backupie. Dobrze. Dziękuję panowie wam bardzo. Do usłyszenia w następnym filmiku. Zapraszam naszą grupę. I do zobaczenia, mam nadzieję, już za tydzień na naszym spotkaniu 11 grudnia 2021 roku w Warszawie. W tym samym miejscu, co wcześniej. Zaczynamy o 12 już, proszę przychodzić. O 14 zaczyna się oficjalna część. O 14.30 sporty. Po sportach rozmowy, pizza. I do około 20 tam siedzimy. Gorąco Was zapraszam. I do zobaczenia.